Co mają ze sobą wspólnego James Bond i Krzysztof Kieślowski? Jak się okazuje, łączą ich kobiety, a konkretniej sposób ich przedstawiania w kinie. Kamera polskiego reżysera skupiała uwagę na kobietach. Wnikliwie przyglądała się ich historiom i emocjom. Podobnie kamera Michaela Apteda, reżysera filmu Świat to za mało, jednej ze sztandarowych części przygód agenta Jej Królewskiej Mości. To właśnie ten obraz wniósł do serii powiew świeżości i zmienił sposób przedstawiania kobiet, na czym Aptedowi zależało najbardziej. Jak ten doceniany twórca postrzega zmiany zachodzące w przemyśle filmowym i jak wspomina Krzysztofa Kieślowskiego? O to zapytaliśmy go w Bydgoszczy podczas 24. edycji festiwalu Camerimage. Jakie jest pańskie zdanie na temat zmian, którym podlega współczesna kinematografia? Technologia 3D, adaptacje gier, które bardziej przypominają gry komputerowe niż filmy. To trudna sprawa. Człowiek nie chce przecież stać się jakimś zgryźliwym tetrykiem. A technika cały czas pędzi do przodu, zmieniając oblicze filmu. Osobiście nie lubię tego rodzaju filmów. Kiedy moje dzieci dorastały, bez przerwy widziałem, jak wpatrują się w ekrany komputerów, zamiast przeczytać jakąś książkę. Trudno jest podchodzić do tego bezkrytycznie. Ale ta część przemysłu filmowego mnie nie interesuje. Jestem na to za stary. Sama w życiu byłem świadkiem zmieniających się prądów w kinematografii. Nie chcę i nie mogę zawczasu stawiać czoła tym zmianom, które dopiero nadejdą. Tak więc nowe technologie obchodzę raczej z daleka. Wracając zatem do pańskich dzieł, które z nich, pańskim zdaniem, mógłby pan potraktować jako kamienie milowe w karierze? Na pewno traktuję jako przełom lata 60. w kinie europejskim. Począwszy od Czechosłowacji i Milosza Formana, poprzez kino włoskie, francuską nową falę, po kinematografię szwedzką. W tamtym czasie chodziłem do kina 5-6 razy w tygodniu. To były moje studenckie czasy. Uwielbiałem to. To piękne, emocjonalne kino. Potem trochę mnie zmęczyło. Pojawiło się coś nowego. Zacząłem jeździć do Ameryki. Wcześniej, przed 30, tam nie jeździłem. Właśnie wtedy obejrzałem Ojca Chrzestnego. To wspaniały film. Ogromne wrażenie wywarła na mnie jego wysoka jakość. Potrafił dotrzeć do szerokiej publiczności. To ważne, kiedy można coś przekazać większej liczbie osób, a nie robić kino tylko dla siebie. Dlatego tak bardzo chciałem zrobić w Ameryce film. I udało mi się to w latach 70. Potem wszystko się zmieniło. W kinie zaczęły rządzić pieniądze. To zjawisko bardzo deprymujące. Trwało przez kilka ostatnich dekad. Skończyło się kręcenie filmów, zaczęło zarabianie pieniędzy. To specyfika amerykańskiego społeczeństwa. Kino jest tylko jej odbiciem. U podstaw moich filmów zawsze leży marzenie, nie opłacalność. Dość wcześnie próbowałem robić coś innego. Chyba wtedy, kiedy miałem wyreżyserować Jamesa Bonda. Nie miałem pojęcia, dlaczego zwracają się z tym do mnie. Kiedy się dowiedziałem, zgodziłem się. Chodziło im o zaangażowanie większej liczby kobiet. Chcieli w ten sposób przyciągnąć do kin żeńską publiczność. Stąd czarny charakter, który jest kobietą. Jako że w latach 80. odnosiłem spore sukcesy, zatrudniając aktorki w filmach komercyjnych, producenci zwrócili się właśnie do mnie. I dlatego się zgodziłem. Jednak sam fakt, że się z tym do mnie zwrócili, bardzo mnie zaskoczył. Nie liczyłam na drugą szansę, więc bez wahania przygarnęłam ją do piersi. Bond. Sama powiedziałaś, że jest najlepszy. Czy też był. Czy sądzi pan, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zmienił się sposób ukazywania kobiet w kinie? Zdecydowanie. Sam niejako te zmiany wprowadzałem. Zawsze uważałem, że prawdziwe życie kobiety jest o wiele cięższe, niż to pokazują filmy. Godzenie ról społecznych, w których występują matki, bizneswomen, opiekunki domowego ogniska, wymaga od nich podejmowania decyzji brzemiennych w skutki. W wielu moich filmach, w Gorylach we Mgle, w Nell, podejmowałem temat kryzysu, który przechodzi kobieta, próbując godzić życie zawodowe i pasję z chęcią posiadania rodziny. W jej życiu rozgrywa się więc potężny dramat. Podobnie jest w polityce. Dorastałem w Wielkiej Brytanii. Nie otarłem się więc o problemy rasowe, jakich doświadczali moi amerykańscy rówieśnicy. My z kolei dorastaliśmy w ogniu rewolucji, która miała zmienić miejsce kobiety w społeczeństwie. I chyba daje się to zauważyć we wszystkich moich filmach. Ten rok jest w Polsce szczególnie ważny dla polskich filmowców. Mija właśnie 20. rocznica śmierci Krzysztofa Kieślowskiego. Czy mógłby pan podzielić się z nami swoimi refleksjami na jego temat? Uwielbiam jego twórczość. Również dlatego, że w podobny sposób rozwijały się nasze kariery. Obaj zaczynaliśmy w dokumencie. Filmy fabularne były ich naturalnym rozwinięciem. Właśnie ten aspekt bardzo mi się u niego podoba. Kręcenie dokumentu rozwija u twórcy nieco inną postawę odnośnie pracy kamery, bohaterów, wyboru między bohaterem a opowiadaną historią. Instynktownie zawsze kierujesz się ku jak najwierniejszemu ukazaniu rzeczywistości, a ta nie zawsze wiąże się z bohaterem. Ludzie pokroju Kieślowskiego potrafili połączyć umiejętność opowiadania historii z dokumentowaniem życia. Byłem i jestem wielbicielem jego talentu. Łączy panów jeszcze jedno. Jego również interesował sposób, w jaki ukazuje się w kinie kobietę. Angażował się osobiście w każdy z tematów, które podejmował w filmach. Razem z Juliette Binoche przymierzaliśmy się kiedyś do wspólnego filmu. Nigdy nie doszło do realizacji, ale w tym czasie wiele rozmawialiśmy o Krzysztofie.